We've got conference coming up this weekend. My name is Pastor James from Warsaw, Poland, where Jesus himself lives, dwells, and moves. Praise God. We're going to be praying a lot today in this live video.
And oh, thank you so much. I've seen Kasha right there. It was Kasha so high. Disha Ibiwa, Barazo Fine, Jeti, Turuka Biwana, Koschele, Jinky Book. I'm so happy for you and your family. Nkem, are you ready? Praise God. I just want to thank you so much. Minister Frank, God bless you so much for beating them drums. I felt them today while I was in there praying. Thank you so much. We're moving forward. The Bible said that the gate of hell will not prevail against the church of God, the church of our Christ, our Lord and King. Praise God. Hallelujah. I love those loves. I love them. I love to see those. Praise God. I'm excited already. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 And amen. You know, what you can do for me is just to grab your Bible if you are there watching us. Just grab your Bible because we're going to go through the Word of God. We are going to go through and go, we're going to go to and through the Word of God today. Praise God. In a few minutes, my pinkne, I got me a pinkne translator because we upgrade all the time. I've actually upgraded my translator. When you see my translator, you're going to know that it's been upgraded. Praise God. And praise God. Where are the people from Imago Day Ministries? I want all of you to come here. Joanna, could you write to them? Joanna, God bless you, Joanna. Write to them in Imago Day Ministries group. I want everyone here now, loving. She's waiting for me to introduce you. No, go back. False start. Go back. I'm going to introduce my translator. I've actually upgraded. You know, everything in life is about upgrade. You have to upgrade. So I've done my upgrade. Joanna, please send that message so I can introduce my translator. Now, my name is Pastor James. Yes, I'm Pastor James. The Varshava Gije Jesus Jie Jiche. So, but now I want to introduce my my translator. Now, welcome the one and only. I don't even know the title to give her. Now, that's my translator. Amen. 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 Yeah, like, you see, if you have a good translator, it's also a good brain. You need to have one that's got brain. I've been in here. Didn't even notice the light. The light is. Jesteście przygotowani? Wszystkie narzędzia. Amen. Czyli najważniejsze, jedno i podstawowe. Oh, hallelujah. Amen. Light is good, you know. Look at that. Just a whole lot of difference. Światło. You know. Światło. Why do I always feel my head is a bit? W świetle zawsze jest przyjemnie. Some funny shape. My jesteśmy światłem. Z nami jest przyjemnie. Oh, my head. Z nami jest przyjemnie, bo jesteście światłem. Amen. Need to talk about my head. Praise God. We're going to start with prayer. Oh, definitely we're going to start with prayer today. There ain't going to be a lot of talking today. Prayer first. Hallelujah. Będzie modlitwa, będzie słowo. Oh, thank God. What you wrote this topic? It's about also, there's something about not to give up. We're going to continue with that. Even Kasha is right here with us today, sharing some love. Kasia. Yeah, praise God. Amen. So she's there and dzisiaj kontynuujemy rozpoczęty temat, czyli nie poddajemy się, nie poddawaj się. Mm-hmm. Praise God. Amen. We're going to talk about the conference that is coming up. Who gave us that big, oh, Minister Frank, look at that big, that's a big love, man. That's a big love. He's big so shot. Big. He's big. Hallelujah. That's Amen. A big thing from Minister. I don't know where he got that from, dude. That's big. He just plugged the whole place. I love it. Praise God. Amen. Come on, guys. Let us love keep coming. Thank God. Well, excuse why we are late. Dzisiaj troszkę spóźnieni jesteśmy, bo nasz najmłodszy pierwiastek naszej rodziny, nasza kochana Jessie miała jakiś problem z brzuszkiem i musieliśmy najpierw uspokoić to, zadeklarować wyciszenie, zdrowie. Udało się i jesteśmy. A ona sobie teraz tutaj spokojnie się. But we are here now. That's most important. We are here now. Tak jest. A my jesteśmy. And we thank God for that.
I want to encourage all of you to there is need for prayer. Chcę was wszystkich mocno zachęcić, bo jest potrzeba modlitwy. Now I believe that the ministry of Imago Dei is about to start. Wierzę, że społeczność Boże Oblicze dopiero się zaczyna. Why am I saying that after over 5-6 years? Dlaczego mówię to tak naprawdę po 5-6 latach? Because prayer is the foundation of every Christian life. Ponieważ modlitwa jest fundamentem życia każdego chrześcijanina. I to chyba wszyscy wiemy, bo w czwartek była super modlitwa na naszym spotkaniu, na naszym studium biblijnym. Dziś w kościele była przepiękna, było cudownie, było dużo modlitwy. I wszyscy moim zdaniem wynieśli z tej modlitwy i wnieśli w modlitwę i wnieśli. Now prayer is important. Modlitwa jest ważna. All of you see what's going on in the church today. We got into the church, it was amazing. That's what I said. It was beautiful today. Is that what you said in Polish? See that? Well, of course I know it's what you said, but I'm just trying to. Anyways, but the point I'm trying to make is a prayer. Oh, Pastor Darlington, God bless you. Amen. That is an explosion, Pastor Darlington, in the church. Tak, jest eksplozja w kościele. We've actually hit heaven with prayers. Dotykaliśmy dziś nieba naszym modlitwą. And Jehovah is moving mightily in the church. Naprawdę Bóg bardzo, bardzo dzisiaj poruszał się w naszym kościele i był w tym kościele. The Church of Christ is coming alive the more. Tak, nasz kościół ożywa. Praise God. Staje się żywy. We're gonna pray for you today before we get into the word. Ale zanim wejdziemy w słowo, pomódlmy się. Prayer is important. Bo modlitwa jest ważna. Prayer actually is the key. It is the key. Modlitwa tak naprawdę jest kluczem. Prayer is the key. I want to encourage you. Modlitwa jest kluczem. Prayer is the key. Modlitwa jest kluczem. Prayer is important. Modlitwa jest ważna. I know that the ministry of Imago Dei Ministries is just getting started. Ja wiem, że społeczność Boże Oblicze Imago Dei dopiero się zaczyna. Now, when in project management, that is something that are sequence of operation. W zarządzaniu projektami jest taka sekwencja pewnych działań, operacji. There are projects that is start project, means you start to project at one time. Jest projekt, który ma na celu takie przedstawienie całego projektu, czyli jakby taka pierwsza faza projektu to jest odrębny projekt, który przedstawia projekt. So the case of faith and prayer, I would say at this point is intertwined, is all together. Wiary i modlitwy to właśnie działa podobnie. One współdziałają. Because that is, thank you so much, Joanne. I want you to know that it's a case of egg, chicken and egg. To jest tak jak kura i jajko. Which one comes first? Co było pierwsze? What I'm trying to say is this, because a lot of some people might begin to think, what about faith? Ktoś może pomyśleć, no dobrze, a co z wiarą? Of course, faith is important. Wiara jest ważna. So when it comes to faith and prayer, both of them are intertwined. Ale kiedy mówimy o wierze i o modlitwie, to one się uzupełniają, one współgrają. Faith and prayer, in the sense that there is no point praying if you don't believe that God hears your prayer. Do tego stopnia, że jeżeli nie wierzysz w swoją modlitwę, to nie masz się co modlić. Jeżeli nie wierzysz w to, że Bóg słucha tej modlitwy, that would be an exercise in futility. To jest na marne. Waste of time. Marnotrawstwo. Now while you're watching this, I want you to be an evangelist for Christ today. Ale jeżeli oglądacie dzisiaj to nagranie, to chcę, żebyś był ewangelistą dzisiaj. I want to encourage you to use this opportunity to be an evangelist for Christ today. Chcę zachęcić cię, żebyś dzisiaj stał się ewangelistą Jezusa. Simply by clicking the share button. Tylko the share button on your screen. Tak, żebyś podjął się ewangelizacji w tej chwili. Po prostu udostępnił, kliknąć tam udostępnij. Just click on that and just share. Po prostu udostępnij to słowo, trafi so też do innych. So that somebody else will be blessed by just listening to this message. Tak, żeby to słowo trafiło do innych, aby ktoś inny to usłyszał. Może ktoś, kto właśnie jest w potrzebie tego słowa. So that somebody else will be blessed by listening to this message. Tak, żeby ktoś inny usłyszał. Ktoś, kto w tej chwili
potrzebuje. Now, I'm not asking you to go to Afghanistan. Nie proszę was, żebyście pojechali do Afganistanu. I'm not asking you to go to Iran or Iraq. Albo do Iranu czy Iraku. I'm not asking you to go to Nigeria for me. Nie proszę was, żebyście wybrali się w podróż do Nigerii. All I'm asking you to just to click on share. Ale jedynie proszę was, żebyście tam kliknęli udostępnić. When you click on share. Kiedy to zrobicie? Some of your friends that are not my friends are going to listen to this word. To może ktoś z waszych przyjaciół, niekoniecznie z moich, usłyszy to słowo i właśnie tego potrzebuje. And you are going to become an evangelist like that. A ty dzięki temu staniesz się takim ewangelistą. And somebody is going to get blessed. A ktoś z pewnością będzie błogosławiony. Let me give you the Bible. Powiem wam, jak to jest. It declares that there's a great joy in heaven over one soul that repents. Biblia mówi, że w niebie jest wielka radość, wielkie przyjęcie się tam dzieje za każdym razem, kiedy jedna dusza. So when you click on that share button tonight. Przyjmuje i poznaje Boga. A friend of yours is going to listen to this message. Może któryś z twoich przyjaciół posłucha tego nagrania. And the God of heaven is going to turn their heart. I może wtedy Bóg przemieni serce takiej osoby. Towards Jesus. W kierunku Jezusa. That is what repentance is. Właśnie tym jest taka skrucha, pokuta. Once your heart is turned to Jesus, wtedy, kiedy serce przemienia się i obraca się Bible w kierunku Jezusa, Bible said there will be great joy in heaven. Ta Biblia mówi, że wtedy dzieje się wielka radość w niebie. And you, Agnieszka. A ty, Agnieszko. You, Katarzyna. Ty, Kasiu. You, Emmanuel. Ty, Emanuelu. You, Jelena. Ty, Leno. You, Dinara. Ty, Dinaro. Christina. Krystyno. You would have saved the soul. Moglibyście przez to działanie pomóc zbawić czyjąś duszę. By just clicking share. Właśnie klikając tylko udostępnić. Who knows whose life you're going to change today? Kto wie, czy jej życie dzisiaj się przemieni? Bible declared. Biblia mówi. That this word of God is life. Że to słowo jest życiem. Power doesn't give life. Moc nie daje życia. Money doesn't give life. Pieniądze nie dają życia. Friendship doesn't give life. Przyjaźnie nie dają życia. Jesus declared. Jezus mówi. He is life himself. Że to on sam jest życiem. And his word carries life. I jego słowa niosą życie. So I'm just encouraging you. Dlatego zachęcam was. Just click on that share button. Kliknijcie tam na udostępnienie. So that somebody will be blessed. Żeby ktoś był błogosławiony. Somebody can turn to Jesus. Ktoś dzisiaj zwrócił się and do Jezusa. You would have saved the soul. A dzięki wam taka dusza była. Then heaven will rejoice. Niebo będzie się radować. If heaven rejoices over your life. A jeżeli niebo będzie radować się względem twojego życia. You are sure to smile. To na pewno uśmiechnie. Now we're gonna pray. Zacznijmy się modlić. This is Pastor James Odwell from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Pastor James z Warszawy, gdzie Jezus żyje. And amen. That's my translator. A tu pastorowa Jamesowa, that I have upgraded, you can see. Tak jak szampon z odżywką, wszystko w jednym. I've upgraded my wife. Amen. You need to upgrade everything. Mówi, że zupdate'ował mnie. I did. Amen. Believe me, I did. I did an upgrade here. Did you okay? Go to Emmanuel. Go to you. Go have fun. Love you, Emmanuel. Tell him we love you too. Papa Pig, ask Emmy. Give him Emmy. Give him Papa whatever he wants. Get him out of here. Amen. Amen. Praise God. Chwalmy Pana. Father, in the name of Jesus. Pomódlmy się. Hallelujah. Just open your heart and join us in prayer. Otwórz swoje serce i po prostu przyłącz się do naszej modlitwy. God is everywhere. Bóg jest wszędzie. Luke 18 verse 1 says men ought always to pray. Łukasza 18:1. We should pray. Powinniśmy się modlić. At all times. W każdym czasie. And not to lose heart. I nie tracić serca. Means not to give up. Czyli nie poddawać. We should pray at all times. Mamy modlić się w każdym czasie. So this moment, after clicking share. Dlatego w tej chwili, po tym jak to udostępniliście. Please join us in a moment of prayer. Przyłączcie się do nas na tę chwilę do modlitwy. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a good God. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezus. Father Lord, we thank you. Boże Ojcze, dziękujemy Ci. El Shaddai, we give you praise. El Shaddai, Tobie oddajemy chwałę. Elohim, you are a good God. Elohim, Ty jesteś dobrym Bogiem. You are a mighty God. Jesteś wielkim Bogiem. There is no one like you. Nie ma innego jak Ty. It is in your name we have gathered this evening, mighty God. To w Twoim imieniu spotykamy się w
tego wieczoru. And we declare you the Lord of our life. I deklarujemy, że Ty jesteś Panem naszego życia. You are the author and the finisher of our faith. Ty jesteś autorem i tym, który kończy naszą wiarę. You are our protection. Jesteś naszą ochroną. You are our peace. Jesteś naszym pokojem. You are our love. Jesteś naszą you miłością. Are our confidence. Jesteś naszą pewnością. You are all that we have. Jesteś wszystkim, co mamy. In you we live, move and have our completion. Tobie, Panie, żyjemy, poruszamy się i mamy naszą kompletność. We love you, mighty God. Kochamy Ciebie, potężny. We exalt your name. Panie, wywyższamy Twoje imię. Thank you, mighty God. Dziękujemy Ci, potężny. Like a bromila kaboshanta na labosikei. Hallelujah, mighty God. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Le kalabroshante limra la kaboshatia. Mandelebo shika is going to be great today. Dzisiaj będzie wspaniale. This meeting tonight is going to be great. To nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie będzie wielkie. This meeting tonight is going to be amazing. To będzie naprawdę wielkie. Hallelujah. Hallelujah. Malika is not a good idea. Thank you. You can take him where I pray. Can take him to his brother and give him connected. Take him over there. Hallelujah. Malika Broshibra Malakabosta. I'm just going to pray. I'm just going to continue to pray. I don't want my son to distract us. This is serious business. Keys are wonderful, they are necessary, they are important when it comes to God. They are secondary. Father, I thank you for everyone that is watching this video right now. El Shaddai, I pray in the name that is above every other name, that your presence, Almighty God, will fall fresh in the place where my brethren that are watching this right now. For I pray that for that to be an impartation. A touch, mali kelibro la kabos, e malabos, meli kalabro shantele lebo si ke, landele mo le kibro mali kalakazanta la laboshitei, kanista le kibro shantele kabro sataya. I believe in miracle, and I believe in God. If you watch me right now, I want you to know that a miracle is about to take place in your life. Mali kibro shi kalabro sante, lende libro mali la kabos shakala labosi inteli. Lenka la brosha kalizanta la labosi tali kalabrasataya. Father, we pray. Ojcze, modlimy się. From our heart. Z głębi serca. And in faith. I w wierze. We decree and we declare. My ogłaszamy i deklarujemy. Restoration in the family of everyone watching this video right now. Odbudowanie, odnowienie w rodzinie, która ogląda. In the name of Jesus. W imię Jezusa. We declare restoration of your peace. My deklarujemy odnowienie twojego pokoju. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. We declare for illumination of the word of God in your families. Deklarujemy jasność miłości Bożej. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. We pray for divine touch once again. Modlimy się o boskie dotknięcie raz jeszcze. We pray for divine touch once again in your life. Boskie dotknięcie raz jeszcze w twoim życiu. We pray for divine voice once again in your life. Boski głos w twoim życiu. We pray for divine move once again in your life. Modlimy się o boskie poruszenie w twoim życiu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Your joy is coming back. Twoja radość wraca. Your peace is coming back. Twój pokój wraca. Your completeness is coming back. Twoja kompletność wraca. Your confidence is coming back. Twoja pewność wraca. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I say your confidence is coming back. Powtarzam. Twoja pewność wraca. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Kabro makilabosa teye. Mandelebo shi kalabra santa la kabosa taya. Go ahead and sing this with me in Ken, please. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. Wezwij imienia Pana, zbawiony bądź. Kochani, śpiewajcie. Agnieszku, Kasiu, śpiewajcie. Call upon the name of the Lord and be saved. Thank you, Jesus. It works. Call upon the name of the Lord. It works. Hey! Call upon the name of the Lord and be
Hallelujah. 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 Do you know how much it costs to save you? Czy ty wiesz, ile kosztowało twoje zbawienie? Do you know the cost of your salvation? Czy znasz koszt twojego zbawienia? Whenever you see the cross, zawsze kiedy widzisz krzyż, you see what God did for you. To jest to właśnie ten znak tego, co Bóg and uczynił let me dla say ciebie. This to you tonight. I powiem ci to dzisiaj wieczorem. Before you can enjoy the things God did for you, zanim dostąpisz radości tego, co Bóg zrobił dla ciebie, you need to understand, before you enjoy the salvation, zanim będziesz radował się tym zbawieniem, you need to understand the cost and the process of your salvation. Musisz zrozumieć, jaki był koszt i proces zbawienia. You will never appreciate your salvation if you don't know the cost. Nigdy nie docenisz swojego zbawienia, jeżeli nie poznasz, jaki był koszt tego zbawienia. Mali bro, laka szatali. Father, I pray tonight. Ojcze, modlę się tego wieczoru. Mali shali kalabro shantali ila kabro satali shata. Brahma laka shantali kende bro siteli. Kendali malaka bro santali. Gnostoli kalabro shantali lebo shakai. Mandele boshi kalibra malasate. Lembro mali kalaka zantale lebo shikai. Jimbro malabo sakali zantale lebo satia. Ilembro mali kalabos. Lina li la caboshanta le lebosi calabrasanteya. Li hameli caboshi calabrasati. Maleboshi bra malibra la casanta li zentei. Mahelebosi ke limbro mali calaba. Le caboshi calibra malaba santa la laboshi calabosi tei. Mendeli caprasata libra maleke. Jikali ila cabosati. Meli calabosi in calabasata. Zinka e malabosi keli. Bele brosi talalaba sentele le cabosi te. Mahalake brosanta lina mi calabrasente ye. Mahalaboshi calabasate ya. Thank you, mighty God. Thank you, mighty God. Your life is worth more than you know it. Twoje życie jest tak ważne. Your life is worth much more than you know. Bardziej niż tobie się to wydaje. And I decree and I declare. Ja deklaruję i ogłaszam. By the strength of the blood. Przez siłę krwi. And the power of the Holy Ghost. I moc Ducha Świętego. You will not die. Nie umrzesz. You will live. Będziesz żył. You will see. Będziesz widział. You will touch. Będziesz dotykał. You will eat. Będziesz jadł. You will hear. Będziesz słyszał. You will dwell. Będziesz przebywał. In the goodness of the Lord. W dobroci Pana. In this lifetime. Za tego twojego życia. You would declare how good God is. I będziesz deklarował i opowiadał i mówił, jak dobry jest Pan. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Therefore I release curse over every chain that has kept you bound. Dlatego ja uwalniam przekleństwo względem wszelkiego łańcucha, który cię zatrzymuje. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I declare your tongue to be let loose to praise your God. Ja w tej chwili uwalniam twój język, aby był luźny. I decree and I declare for your tongue to be let loose to praise your God. Deklaruję, aby język twój był luźny, aby mógł uwielbiać Pana. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I declare every chain so your ankles to be torn apart. Deklaruję, for you to praise your God. Wszelkie łańcuchy i kajdany były zerwane tak, abyś mógł rękoma uwielbiać Pana. I pray for liberty in the spirit for you. Modlę się o wolność twojego ducha. Physically and spiritually. Fizycznie i duchowo. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. You have liberty to praise your God. Będziesz miał wolność, aby uwielbiać Pana. Your chains are broken. Twoje kajdany są złamane. Your chains are broken. Twoje kajdany są lift złamane. Your hands up and begin to praise your God. Podnieś swoje ręce, abyś mógł uwielbiać just Pana. Lift your hands up and begin to praise your God. Podnieś ręce, abyś mógł uwielbiać Pana. You can give your God a clap offering. Możesz dać Bogu ofiarę z klaskami. And just say, God, I thank you. Powiedzieć, Boże, dziękuję ci. We applaud footballers. Jesteśmy takimi futbolistami. We applaud athletics. Jesteśmy atletami. But you can applaud your God tonight. Ale ty dzisiaj możesz naładować się Bogiem. And say, God, I thank you. I powiedzieć mu, Boże, dziękuję. For what devil meant for evil, you turn it around for my good. Co diabeł chciał zrobić złego, ty obróciłeś w dobro. That you are still alive today. Dzisiaj jesteś żywy. It is by God's grace and mercy. Dzięki łasce Bożej. Hallelujah. Lembro lakiba satalika bosate. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, mighty God. Alleluia, it is coming. Maleka brosatali kalabos. Lendali kalabrosatali. Hallelujah, Jesus. Alleluia. Father, we thank you. Ojcze, dziękujemy. Mighty God, we give you praise. Potężny Boże, tobie you are a good God. Chwałę, and all you do is good. I wszystko, co robisz, jest you are a good God. Jesteś dobrym and all you do is good. Wszystko, co robisz, you are a good God. Jesteś dobrym Bogiem. And all you do is good. I wszystko, co robisz, jest dobre. We are going to serve you.
będziemy Ci służyć. My family will serve you. Moja rodzina będzie Ci służyć. My children will serve you. Moje dzieci będą Ci My służyć. Children's children will serve you. Dzieci moich dzieci będą My Ci children's służyć. Children's children will serve you. Dzieci moich dzieci i ich dzieci będą Ci służyć. W imieniu Jezusa. We serve in good time and in bad time. Będziemy Ci służyć w dobrym czasie i w złym czasie. In sickness and in health. W chorobie i w zdrowiu. We will serve you. Będziemy Ci służyć. We have commanded our soul to serve you. My Panie, wydaliśmy rozkaz naszej duszy, aby Ci służyła. Our spirit already is in love with you. Nasz duch jest już zakochany w Tobie. We have compelled our soul to serve you. My już wydaliśmy polecenie naszej duszy, naszemu duchowi, aby służył Ci. No matter what happens to this physical body, nieważne co zadzieje się z tym fizycznym ciałem, our spirit and soul has been commanded and compelled to serve the Lord. Zostały już w tej chwili thank you, wydane im polecenia, aby służyły Tobie. Father, we thank you for Poland. Ojcze, dziękujemy Ci za Polskę. Hey, we thank you for Poland. Dziękujemy Ci za Polskę. We thank you for Poland. Dziękujemy Ci za Polskę. That you have placed us in Poland for such a time as this. Że właśnie w takim czasie, Panie, wzbudziłeś nas w tym kraju. Thank you, Mary God. Że postawiłeś nam właśnie to show us things that nobody sees. Aby pokazać rzeczy, których inni nie widzą. And to hear things that nobody hears. I aby usłyszeć to, czego inni nie słyszą. And the confidence to speak it. I aby wypowiedzieć pewność. Poland is a blessed nation. Polska jest błogosławionym narodem. Poland is arising. Polska powstaje. And nothing can stop it. I nic tego nie zatrzyma. No weapon formed against Poland has ever prospered. Żadna broń ukuta przeciwko Polsce nie zadziała. No weapon formed against Poland has ever prospered. Żadna broń ukuta przeciwko Polsce neither will it begin to prosper. Nie zadziałała i nie zadziała. I said no weapon formed against Poland has ever prospered. Mówię, że żadna broń ukuta przeciwko Polsce nie zadziała. Orchestration and plan of enemy to destroy Poland has never worked. Wszelkie plany diabła i wroga. Poland is still here. Przeciwko Polsce nie zadziałają. Polska jest. Poland is still here. Polska nadal and jest. Poland will continue to be here. I Polska nadal będzie. And as we pray in the church today. I tak jak dziś modliliśmy się w kościele. We have spoken to the ground of into the land of Poland. Mówiliśmy do polskiej ziemi. Natural resources are being birthed as I speak. Wszystkie naturalne źródła, które są w Polsce ukryte. Natural resources naturalne are being birthed now as I speak. Ziemi. In the name of Jesus. Na dźwięk mojego głosu w imieniu Jezusa. You watch. Zobaczycie. You watch. Zobaczycie. You watch. Zobaczycie. The land of Poland. Ziemia polska. Is going to be called. Będzie nazwana. A land that is filled with milk and honey. Ziemią mlekiem i miodem płynącą. I see multinationals coming in. Ja widzę międzynarodowość, która tutaj ciągnie. Polish government, listen to me. Polski rządzie, posłuchaj mnie. If I were you, gdybym ja był wami, I would stop all this nasty internal struggle. To zatrzymałbym te wszystkie okropne przepychanki międzynarodowe. And get yourself together. I zebrał się razem w jedności. Because your nation, dlatego że wasz naród, your nation, twój naród is about to explode. Za chwilę eksploduje. If you're not careful, jeżeli nie jesteście ostrożni, this multinational is going to tear your nation apart. To ci międzynarodowi, z którymi teraz próbujecie się jakoś porozumieć, oni rozedrą was. Don't allow your nation to be divided again. Nie pozwólcie na to, żeby narody ponownie rozdarły Polskę. Don't allow nations to share your nation. Nie pozwólcie, żeby narody dzieliły Polskę. Because God's hand is upon this land. Dlatego że Boża ręka jest w tej ziemi. I see it clearly. Ja widzę to bardzo jasno. I see it clearly. Widzę to bardzo jasno. I speak not to impress you, I don't need I mówię to nie po to, żeby wzbudzić w was zachwyt. I see God's hand clearly over this nation. Ja jasno widzę Bożą like rękę w tej ziemi. Like that over this nation. Jak jest tak ponad tą ziemią. Mele bro la kasatali kalabus. Landere bro mali kalabra santa la labushi keli. Let's just agree. Give me your hand. Zgódźmy się. Jeżeli I want us to pray. Let me ask, tell them to take somebody. All right, all right. Jeżeli jest ktoś obok was, weźcie go za rękę, tak abyśmy razem, wspólnie mogli zgodzić się na to. Thank you, Lord. Now this is found in Matthew 18. Mamy to w Mateusza 18. There about from 16, but was now enhanced from 18. Wcześniej, w sumie od 16, ale znajdziemy 18. Tak naprawdę to
18. Says where two or three have gathered in God's name, he's there in their midst. Gromadzi się w jego imieniu, tam on jest pośród nich. I want you to pray with me tonight. Chcę, żebyście w tej chwili wzięli za rękę kogoś, kto jest obok somebody was. With you. I zgódźcie się z nami, zgódźcie się z tą osobą. And just hold hands. Weźcie za rękę taką osobę. I need you to agree. I chcę, żebyśmy się zgodzili. It's called prayer of agreement. To jest taka modlitwa zgody. You can also find it in Amos 3:3. Amosa 3:3 znajdziemy taką modlitwę. It says, can two walk together unless if they agree? Czy dwoje może razem działać, jeżeli zgodzą się? The Bible says it's where there is unity that God pours His blessing. Biblia mówi, że tam, gdzie jest jedność, tam Bóg wylewa swoje błogosławieństwo. I want you to agree with somebody as I pray. Chcę, żebyście wzięli kogoś za rękę w tej chwili i zgodzili się. That Poland it is saved. Na to, że Polska jest zbawiona. And that every plan to merchandise Poland will fail. I że wszelki plan, który chce podzielić Polskę, rozedrzeć ją, upadnie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Mighty God, in the name that is above every other name. Boże Ojcze, w imieniu, które jest ponad wszelkim imieniem. Father, we pray tonight. Ojcze, modlimy się teraz, tego wieczoru. That every forces of darkness. Aby wszelkie siły ciemności. Be it in Brussels. Czy to w Brazylii. Be it in Russia, be it in the United States. Czy to w Stanach Zjednoczonych. Be it anywhere. Gdziekolwiek. Be it in the spiritual realm. W sferze duchowej. That has any plan to destroy this nation. Jakie mają jakikolwiek plan, aby zniszczyć ten naród. Father, we come in agreement. Ojcze, my godzimy się teraz w tej modlitwie zgody. To say that that plan will never work. Przeciwko temu planu występujemy, aby nie zadziałał. In the name of Jesus. Imieniu Jezusa. And we superimpose the will of God on this land. I wkładamy wolę Bożą w tę ziemię. The Bible declares. Biblia mówi. That God is looking for a man that will stand in the gap. Że Bóg szuka człowieka, który stanie, who will intercede for the nation. Który stanie, który będzie wstawiał się za ten naród. Father, Imago Dei Ministries, we are interceding for Poland. Ojcze, Kościół Boże Oblicze Imago Dei wstawia się za Polskę. We are standing in that gap. My właśnie stoimy w tym miejscu, na tym moście i wstawiamy się. And we are receiving grace for this land. I przyjmujemy łaskę dla tej ziemi. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. And we anchor our faith on the finished work of the cross. I kotwiczymy naszą wiarę jako ukończoną na tym dziele krzyża. God has given us authority. Bóg dał nam autorytet. That whatsoever thing we bind on earth is bound in heaven. Że cokolwiek związujemy tu na ziemi, jest związane w niebie. Whatever we lose on earth is loosed in heaven. Cokolwiek Jesus. Uwalniamy tu na ziemi, jest uwalniane w niebie. Therefore, right now, dlatego w tej chwili I lose every ground in this nation. Ja uwalniam wszelką ziemię w tym narodzie. To begin to release natural resources. Aby ona zaczęła wydawać gold, naturalne elementy, jakie gold, są w ziemi. Diamond, jak diamenty, crude jak złoto. Oil. Jak every olej. Single natural resource, stones. Wszystkie naturalne elementy, środowiska. I speak to you to be both. Ja w tej chwili wypowiadam wasze narodzenie teraz. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. The Polish nation will not be dependent on European Union. Polski naród nie będzie zależał od Unii Europejskiej. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. They will partake with a voice in Brussels. Oni będą mieć swój głos w Brukseli. They will partake in the world with a voice. Będą mieć głos w świecie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. And this nation shall be called the city of God. Ten naród będzie nazwany miastem Boga. This nation shall be called the city of God. Ten naród będzie nazwany miastem Boga. This nation is the city of God. Ten naród jest nazwany miastem Boga. In the name of Jesus. Boga, w imieniu Jezusa. And now I bless every Polish person that is watching this. Błogosławię w tej chwili każdego Polaka, każdą Polkę, która ogląda to nagranie. I declare you blessed. I deklaruję, że jesteś błogosławiony. I declare every bitterness in your life to go away. I przemawiam do gniewu w twoim życiu, aby w tej chwili cię opuścił. I declare every anger in your spirit to go away. Aby wszelka złość opuściła cię. I decree and I declare every burden on your shoulder to go away tonight. Deklaruję, aby wszelki ciężar opuścił cię. May you receive love.
Przyjmij miłość. May you receive God's grace. Przyjmij Bożą łaskę. May you receive God's mercy. Przyjmij Boże miłosierdzie. May you receive God's love. Przyjmij Bożą miłość. And may you receive God's peace. I przyjmij Boży pokój. Receive it tonight. Przyjmij to wszystko dzisiaj. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Receive it tonight. Przyjmij to dzisiaj. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Receive it tonight. Przyjmij to dzisiaj. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Thank you, mighty God. Dziękuję Ci, potężny Thank you, El Shaddai. Dziękuję Ci, El Shaddai. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I want to pray for speed over somebody tonight. Speed, divine speed. Chcę modlić się o boską prędkość. That is a gift that God gives to His children. Jest taki dar, który Bóg dał swoim dzieciom. That you will be in one place now. Że będziesz w jednym miejscu teraz. When your friends go and come back after a year. Kiedy twoi przyjaciele wyjdą i wrócą za rok. They find that you have covered a 5-year journey in 1 year. To zauważą, że ty w ciągu tego roku tak naprawdę pokonałeś dystans 5-letni. Maybe I don't know what you've lost in your life. Nie wiem, co utraciłeś w życiu. Lost some money. Być może straciłeś pieniądze. Lost some opportunities. Może jakieś możliwości. Lost some relationships. Może jakąś relację, związek. Those things can come back. To wszystko może wrócić. The worst thing to lose in life is time. Najgorszą rzecz, jaką można stracić w życiu, to You'll never czas. Get it back. Bo czasu nie możesz odzyskać. But I have a God. Ale ja mam Boga. Melikabus. Linkalabrasatali. I have a God. Ja mam Boga. Who is the same yesterday? Który jest tym samym Bogiem wczoraj? Today. Dzisiaj. Now. Teraz. And tomorrow. I jutro. And future. I w przyszłości. I have that God. Ja mam takiego and Boga. And He is able to reach into the past. On jest w stanie wejść w moją przeszłość. Bring into the present. Przyjść do mojej teraźniejszości. And give you a brighter future. I dać ci lepszą przyszłość. He can bless you with the grace to do a 5-year journey in 1 year. On jest w stanie błogosławić cię łaską, abyś podróż 5-letnią odbył w ciągu Therefore, jednego Lord, roku. I pray. Dlatego Ojcze, modlę się. Over the person right now watching. Modlę się w intencji tej osoby, która to ogląda. Now you have to receive this prayer. I przyjmij tę modlitwę. By typing amen or hallelujah. Klikając, możesz napisać amen albo alleluja. You must receive the prayer. Przyjmij tę modlitwę. When somebody gives you a gift, you have to stretch your hands to receive it. Kiedy ktoś daje ci dar, jakiś podarunek, to wyciągaj rękę. Father, I pray. Ojcze, modlę się. For those watching this right now. Za tych, którzy oglądają. And those that are going to watch this. Jak również tych, którzy dopiero będą oglądać. As you are watching this now. Kiedy oglądasz to w tej chwili. I want to receive grace to restore time. Przyjął łaskę odbudowania czasu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Every time you lost in the past. Wszelki czas, jaki straciłeś w przeszłości. God in His divine providence. Bóg w swojej dobroci boskiej. Will restore you those times. Odbuduje ten czas. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. When your friends see by the Malakabos, Limbra Black, watch. Zobaczysz. Watch. Zobaczysz. Bible says, if you shall hearken unto the word of the Lord. Biblia mówi, jeżeli. Means hold unto the word of the Lord. Jeżeli będziesz trzymał się. Says all these blessings shall come upon you. To wszystkie te błogosławieństwa. And overtake you. Przyjdą do ciebie i przejmą means you're going to be swimming in God's blessing. A to znaczy, jak, że przejmą cię błogosławieństwa, zaleją cię. To znaczy, listen, że będziesz pływać w tych błogosławieństwach. Listen to me. Posłuchaj. I've got a word for you. Bo mam dla ciebie słowo. My name is Okudli James Eze. Nazywam się James Okuliese. And I live in Warsaw, Poland. Mieszkam w Warszawie. If you can hearken, if you can listen to what I'm saying to you tonight. Jeżeli możesz przyjąć te słowa i posłuchać tego, co mówię, to przed końcem tego roku będziesz w szoku względem tego, co zobaczysz w lustrze. God will restore to you the lost time in the past. Bóg odbuduje, odnowi, odda ci ten stracony czas. Receive the grace in the name of Jesus. Przyjmij tę łaskę w imieniu Jezusa. Receive that grace in the name of Jesus. Przyjmij tę łaskę w imieniu this Jezusa. Is not the time for you to give up. To nie jest czas, abyś się teraz poddał. You can't give up. To nie jest czas, żebyś Because się teraz more oddali. Is coming to than what you lost Dlatego, in the że past. Więcej nadchodzi niż to, co straciłeś. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Thank you, awesome God. Dziękuję ci, potężny Boże. Father, I pray for my family. Ojcze, modlę się nad moją rodziną. Just to say thank you for using us. I chcę podziękować ci, Panie, że używasz. To be a blessing to your children. Abyśmy byli błogosławieństwem dla twoich These dzieci. These are the ones you came for. To są ci, Panie. These are the ones My jesteśmy tymi, dla których ty przyszedłeś. These are the ones you are humiliated for. To dla nas, Panie, byłeś
pokorzony. The spat on your face for these ones. To, Panie, za nas pluto na Twoją twarz. You became nothing for these ones. To dla nas, Panie, stałeś się nikim. You are God, but you made yourself nothing for Jesteś these ones. Jesteś Bogiem, ale dla nas stałeś się nikim. You suffered for them. Ty, Panie, cierpiałeś. You za bled nas. Out all your blood for them. Krwawiłeś za nas. Everything nasty and evil was done to you for their sake. Wszystko, co przykre, Panie, było czynione Tobie. And you died for them. Za nas i dla nas, Panie, umarłeś. Therefore, in agreement with my wife. Dlatego, Panie, w zgodzie z moją żoną. I agree with you watching this moment. Zgadzam się też z Wami w tej chwili, w tej modlitwie. You must succeed. Musisz odnieść sukces. You must have your joy. Musisz mieć swoją you radość. You must have your peace. Musisz mieć pokój. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Because Christ has paid for it. Dlatego, że Chrystus za to wszystko zapłacił. Therefore, my God, I thank you. Dlatego, potężny Boże, dziękuję for your name's sake. Dlatego, że dla Twojego imienia. Manifest yourself in the life of these ones. Ty, Panie, zamanifestowałeś się za nas wszystkich. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Amen. God is good. Bóg jest dobry. Hallelujah. Hallelujah. Lembro malika basatali kelebush. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Wo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. The name of Jesus. Amen. Is higher than any other name. Imię Jezusa jest ponad wszelkim imieniem. Thank you, Jesus. Amen. Now, good to have you all there watching us tonight. Miło, że jesteście dzisiaj z nami. My name is Pastor James Odwe from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Pastor James z Warszawy, gdzie Jezus żyje. And that's my translator. Żona, jedyna ukochana. I didn't say żona, you don't translate me now. Tłumacz. Wszystko w jednym. I upgraded her, you know, so she's excited. Tak, updateowana jest. The Android upgrade is working so much, she's getting so excited. Jak się telefon update'uje, to tak mnie. Praise God. Amen. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. Now, basically, today is a continuation of what we've been doing the last couple of weeks. Kontynuujemy dzisiaj to, co zaczęliśmy już kilka spotkań temu. But we've got a conference coming up. Mamy konferencję, która nadchodzi. Thank you, Darius is out there. Witaj, Darku, dziękuję Ci. Amen. Thank you. I will see our sister Tatiana is there. Widzimy, o, jest Tati. That's Nelson Okoli. Wow, good to have you, brother. Nelson Okoli, miło, że jesteś. I can see that your prayer worked in the life of model. Widzę, że twoja modlitwa działa w życiu modela. All of us been praying for him. I've been praying for him. I still pray for him. I believe God has got a lot of things in store for model. And I believe that his humility will take him further. Being humble in the presence of the Lord. Jelena is finally here. You are late. Jest Lena. You are late. Spóźniłaś. Hallelujah. Hallelujah. You see, I upgraded this lady right here. Let's go. Okay. Let's go. Okay, praise God. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Now, we are quickly going to grab the word of God and basically going to go quickly to... Otwieramy Biblię. Let's go to 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 15 verse 58 just really for your people. 15. It's a short verse that is quite common to every 15. Christian. Yes. 1558. 1 Corinthians 1558. Pierwszy list do Koryntian 15:58. Bracia moi umiłowani, bądźcie więc wytrwali, niezachwiani, bez reszty oddani dziełu Pana. Zawsze pamiętajcie, że dzięki Panu wasz trud nie jest daremny. It says in English translated copy, it says, therefore, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable. Immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, watch this, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile, it is never wasted, and to no purpose. Listen to this. Posłuchajcie.
If there is any time in our history, jeżeli jest jakiś czas w naszej historii, that Christians have to brace themselves up, means hold themselves, be brave. Gdzie chrześcijanie muszą być odważni. It is now. To jest właśnie teraz ten czas. If there's any time in your life, jeżeli jest jakiś czas w twoim życiu, that you need to be strong, kiedy musisz być silny, this is that moment. To jest ten moment. But it's not being just strong and being fearful, but being strong and in excitement. Ale to nie wystarczy być tylko silnym, czy mieć taką bojaźń. Trzeba mieć też taką ekscytację. Hallelujah. Hallelujah. We seem to have somebody watching from Liberia. Wydaje się, że mamy kogoś chyba z Liberii. Wow, praise Amen. God. Amen. Murat Akda. Murat God Akda. Bless you for Niech watching Bóg us. Ci błogosławi. Hallelujah. We love you from here. Kochamy Cię, wysyłamy Ci miłość aż do Liberii. Oh, praise God. All the way from Pana. Liberia. Amen. Praise God. Praise God. Listen to this. If there's any time as Christians we have to be strong, this is that Jeżeli moment. Jest jakiś czas, kiedy musimy być silni, to teraz właśnie jest ten czas. You cannot afford to give up now. Nie możemy się teraz poddawać. Why? Dlaczego? Because I had the Holy Ghost telling me that now is your salvation nearer than when you first believed. Dlatego, że słyszę, jak Duch mój mówi mi w tej chwili, że zbawienie nasze jest o wiele bliżej. Hallelujah. Hallelujah. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. Listen to me today. Posłuchajcie mnie dziś. You need to understand that when you give your life to Jesus, musicie zrozumieć, że kiedy oddaliście swoje życie Jezusowi, something has happened already. Something had happened. To już coś się stało. There is a total transformation of life. Nastała kompletna przemiana życia. Oh. When you give your life to Jesus as a Christian, kiedy jako chrześcijanin oddajesz swoje życie Jezusowi, a complete new identity was birth. To rodzi się w tobie kompletnie nowa tożsamość. When you say, Lord Jesus, come into my life. Kiedy mówisz, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Now listen to this. Posłuchajcie. Yes, Jesus is Savior. Tak, Jezus jest Zbawicielem. But he is first Lord. Ale najpierw on jest Panem. He was first Lord before he came on to be Savior of humanity. Zanim stał się Zbawicielem, najpierw był Panem. So when Jesus comes into your life, zatem kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, he becomes Lord. To on jest Panem. So that now while he's Lord in your life, then he can save you from things. I kiedy jest już Panem twojego życia, to wtedy staje się Zbawicielem. So the moment you say, Lord Jesus, come into my life. Zatem ten moment, kiedy mówisz, Panie, przyjdź do mojego życia. Automatically your spirit is transformed. To w tej chwili automatycznie twój duch ulega przemianie. Then your mind begins to go through the process of transformation. I wtedy twój umysł poddawany jest procesowi przemiany. Your flesh shall be in the future be redeemed. Twoje ciało kiedyś tam będzie. But right now, as I speak to you, as a child of God, your spirit is renewed and is with Christ. Ale w tej chwili, kiedy ja mówię do ciebie, to twój umysł jest przemieniany. So what God does with you, to co Bóg robi z tobą, he does spirit to spirit. On robi to w relacji duch względem ducha. The Bible declared that God is a spirit, że Bóg jest duchem. And those that want to worship God must worship God in spirit and in truth. I ci, którzy go wielbią, mają wielbić go w prawdzie. Galatians 5:25. That's what your message today, I suppose. List do Galatów 5:25. Mówiłam gdzieś o tym przed nabożeństwem. It's a very krótki verse. Bardzo krótki werset. That says, now you are in the spirit. Teraz, kiedy jesteś w duchu, walk in the spirit. Postępuj w duchu. Hallelujah. Melika Brosatalika na Bosanty. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we serve. Cóż za wspaniały Bogu służymy. What a mighty God we serve. Cóż za cudownemu Bogu służymy. Heaven and earth adore him. Niebo i ziemia radują się. Angels bow before him. Aniołowie klękają przed nim. What a mighty God we serve. Cóż za wspaniałemu Bogu służymy. It says in Galatians 6:5. If chapter 5, verse 25, sorry. 5:25. Says, if we live by the Holy Spirit, let us walk by the Spirit. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. So when you receive Jesus into your life, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego życia, he transformed your spirit man. To on przemienia ciebie.
When you receive Jesus into your life, kiedy przyjmujesz Jezusa, His trail, Bible says in Ephesians, He quickened your spirit that was dead. Że on ożywia twojego ducha, który był martwy. And when that spirit came alive, i kiedy ten duch ożywa, it totally transformed your identity. To przemienia się kompletnie twoja tożsamość. And the Bible says the just shall live by faith. Biblia mówi, że sprawiedliwi będą żyć wiarą. That is to say in the spirit. To znaczy, czyli inaczej mówiąc, w duchu. So your life should not be controlled by the dictates of life. Twoje życie nie będzie już wtedy kontrolowane i dyktowane tym, co przynosi życie. By the manipulation of human wisdom. Manipulacją ludzkiego umysłu. Because human wisdom is limited. Dlatego, że umysł ludzki jest ograniczony. But God's wisdom, ale Boży umysł, which is in your spirit, ten umysł właśnie knows w duchu, all things. Zna i wie wszystko. Jesus said, Jezus powiedział, well, I'm going to the Father. Kiedy ja będę, ja odchodzę do Ojca. And I'm gonna send you another just like me. Ale zostawię wam podobnego do mnie. Which is what the Greek translated as parakletos. Po grecku jest to przetłumaczone jako parakletos. Simply means me. A copy of inaczej me. Inaczej mówiąc, kopię mnie. He says, this is going to be with you. On będzie z wami. He will teach you. On was nauczy. And remind you. I przypomni wam. All things. Wszystko. Because he knows all things. Dlatego, że on wie wszystko. Can you imagine having a friend who knows all things? Czy możecie sobie wyobrazić takiego przyjaciela, który wie wszystko? One of the church members today said to me, Jelena said to me today, translate. Dziś Lena powiedziała mi. I said to her, no, I'm really wise. Ja powiedziałem mi, widzisz, so, jak ja jestem mądry. Said, so, pastor, yes, but I'm scared that, I'm afraid to say that maybe you are too wise. Ale ona powiedziała, pastorze, ale aż się boję powiedzieć, że ty jesteś chyba aż za mądry. Imagine having a friend who knows all things. Wyobraź sobie, że masz takiego przyjaciela, który wie wszystko. I would like you to think about it. Think about this a bit. You have somebody in your life who knows all things. Wyobraźcie sobie, że macie kogoś takiego w życiu, kto wie wszystko. Somebody who knows all things. Wie wszystko. Not some things, knows all things. Nie wie wiele, nie wie niektórych rzeczy, ale wszystko. Knows all things. Nie ma takiej rzeczy. Wszystko. That is called God's kind of wisdom. To jest taki właśnie Boży umysł. And that is what every Christian has with them. I to każdy chrześcijanin ma. Why? Because we are. Colossians says that our life is hid in Christ and Christ in God. Właśnie jego mamy, takiego przyjaciela. Galatów mówi, że jesteś list do Kolosan, czytanie do list do Kolosan mówi, że my jesteśmy ukryci w Jezusie Chrystusie. So we have Christ in us. Mamy w nas Chrystusa. And the Holy Ghost, who knows all things, is in you. I Duch Święty, który wie wszystko, jest w tobie. Then you can understand why Jesus said to them, when we are being dragged to court, don't bother what you're going to say. I dlatego Biblia mówi, że Jezus mówi, kiedy będziesz postawiony przed sądem, to nie martw się. When you get there, kiedy tam będziesz, I will put words in your mouth. Ja włożę słowa w twoje usta. Why? Because you carry somebody on the inside of you who knows all things. Dlaczego? Dlatego, że masz w sobie tego kogoś, kto wie wszystko. If you're watching me, jeżeli mnie oglądasz, and you're not a Christian, i nie jesteś chrześcijaninem, you better find a Christian to be a friend. To znajdź chrześcijanina, aby był twoim przyjacielem. You better find a Christian to be friend. Znajdź chrześcijanina, który mógłby być twoim przyjacielem. We say in Nigeria, I'm warning you. I'm warning you, I don't know how you're gonna say that. Like I'm warning you, just warning you. Like ostrzegam a warning. Like oh, yeah, that, put that, they put the cho over there musi like that. Musi być o na końcu. See what I'm saying? Wykrzyknik. So it's important for you to know as a Christian, if you're watching this, as dlatego a Christian. Bardzo ważne jest, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Stop abusing the Holy Ghost on inside of you. Abyś przestał wykorzystywać Ducha Świętego w tobie, tak używać go w takich nieczystych rzeczach. Amen. Amen. The Bible declared, Biblia mówi, that we have not received the spirit of fear.
że my nie mamy ducha lęku. So fear has no part been in your life at all. Zatem lęk nie ma racji bytu w twoim we życiu. Have confidence. Mamy pewność. We have what is called a sound mind. Mamy zdrowy umysł. Means a mind that is able to meet all situations. Czyli umysł, który jest w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. That is why I said to you, you can't give up at this time. Dlatego ja mówię, że nie możesz się teraz poddać. You need to tap into the spirit of God on the inside of you. Musisz w sobie wejść i aktywować, użyć tego Ducha Bożego, którego masz listen w sobie. Listen to me, listen to me. Posłuchaj. You are carrying eternity in your heart, in your spirit. Nosisz w sobie wieczność w duchu swoim. And you are carrying divinity in your spirit. Nosisz w sobie boskość. And you allow these little demons, all these family challenges to knock you down. I pozwalasz, żeby takie demony, takie problemy jakieś takie większe, żeby to tak na ciebie wpływało, że tracisz umysł. Let me tell you about Jesus. Powiem ci o Jezusie. And about the presence of God. I o Bożej obecności. Jonah. Jonasz. As a child of God. Jako dziecko Boże. Even while in disobedience. Nawet w chwili braku posłuszeństwa, nieposłuszeństwa. Was in a ship traveling. Kiedy był na statku, podróżował. And there was huge turbulence. Były tam wielkie turbulencje. The guy was sleeping. On spał. You know why he was sleeping? A wiesz dlaczego on mimo tego tych turbulencji? He knows he has a God. Bo wiedział, że ma Boga. Jesus was in a boat. Jezus był w łodzi. And the disciples were screaming and shouting. A apostołowie krzyczeli. They even accused him. Nawet go wręcz osądzili, don't you care that we are perishing? Ha, nie widzisz, że my tu giniemy? And Jesus was actually snoring. A Jezus spał. I heard, no, ja nawet, snoring. On nawet chrapał. I heard him. Słyszałem. I heard him. Słyszałem, jak he was snoring. On chrapał. And the ship was being tossed. A woda, fale miatały tą łodzią. And he was snoring. A Jezus sobie spał, chrapał. Listen to this. Posłuchaj. You better go to sleep. Mm-hmm. Idź spać. You better go to sleep on your trouble. Dzisiaj w kościele było to słowo dla kogoś. Mm-hmm. Ty wiesz go to sleep on your pain. Ma czas się wyspać. That Mali, this message is changing now. Now you need to go to sleep on your challenges. Prześpi się na swoich kłopotach. You better go to sleep on that your trouble. Prześpi się na kłopotach. Family challenges. Prześpi się na problemach z rodziną. Work problem. Prześpi się na problemach. You just go to sleep. Po prostu idź spać. You know why? A wiesz dlaczego? Because you've got God on the inside. Bo masz w sobie Boga. When the time comes. Kiedy czas nadejdzie. When time for solution comes. Kiedy czas nadejdzie na Jesus through your mouth. To Jezus przez twoje usta. Is going to speak. Przemówi. Peace be still. Niech trwaj w pokoju. Peace be still. Trwaj w pokoju. Listen to this. Posłuchaj. That's why he said in his word. I dlatego on mówi w słowie. God will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on him. Bóg utrzyma w doskonałym pokoju tego, którego umysł jest w nim. God will keep him in perfect peace. W doskonałym pokoju go utrzyma. Whose mind is stayed on him. Tego, którego umysł jest w nim. God will keep you in perfect peace. Bóg utrzyma cię w doskonałym pokoju. If your mind is on him. Jeżeli twój umysł będzie w nim. Jonah slept when he had problems. Jonasz spał, kiedy miał problemy. Jesus slept. Jezus spał. Men of God sleep in the times of challenges. Dzieci Boże, w czasie kłopotów, problemów, śpijcie. You know what that is? Wiecie dlaczego? It's called confidence. Bo to jest potwierdzenie, że macie ufność. I want to encourage macie you. Pewność. I want to encourage you. Chcę cię zachęcić. Bible said that your God knows the number of hair on your head. Biblia mówi, że Bóg zna liczbę włosów na twojej głowie. God knows the number of hair on my... Na brodzie, on my, ewentualnie. Yeah, anyway, you know what I mean. Anyway. So, if God cares about the number of hair of my mustache or my beard, how much more he cares about my life? Jeżeli Bóg zna ilość włosów na mojej brodzie, to jakże inaczej nie znałby on całego mojego życia? Listen to me. Posłuchaj. You go to sleep tonight and just have your rest. Tego wieczoru, tej nocy.
Idź i się wyśpi. That devil is a liar. Diabeł jest kłamcą. You are a safe child of God. Jesteś ocalonym dzieckiem, bezpiecznym dzieckiem Bożym. I want to encourage you tonight. Dlatego chcę cię dziś tego wieczoru zachęcić. I want to encourage you tonight. Chcę cię tego wieczoru zachęcić. On the 23rd and the 24th 23 i 24 marca. Of March. There's going to be a conference called Nieugięte Kobiety. Będzie konferencja. Relentless Women. Nieugięte kobiety. It's coming up on the 23rd of March. Nadchodzi. On Saturday it's going to be around 3:30 we're going to start. Sobota zaczyna się o godzinie 15:30. And then on Sunday we're going to start 11 o'clock. A w niedzielę o 11. And I want to encourage you. I chcę was zachęcić. You don't want to miss that. Nie rozmińcie się z tą konferencją. Actually, you cannot afford to miss that conference. Nie możecie na to pozwolić. Hallelujah. Alleluja. Now this is that conference. Nie wiem czy widać, tu jest plakat tej konferencji. Jest też na stronie Kościoła Boże Oblicze i Magodej, na stronie naszej facebookowej pastora, na mojej stronie. I think there you see it the other way. It's like mirror. So I should do like this. No. It's just like reflection. It's in your show. My wife always makes me look stupid, but it's okay. But the other one, what about that? Anyway, okay, we are live. So we're not going to start family fight here on Facebook. We don't fight. Amen. Praise God. So I want to encourage you to come for that conference. Dlatego zachęcam was, żebyście byli na konferencji. Let me say tell you the reason why you need to be there. Powiem wam dlaczego. There is something I found out in Europe. Jest coś, co zauważyłam w Europie. A lot of you guys are liars. Wielu z was to po prostu kłamcy. A lot of you guys are liars. Bunch of liars. Wielu z was to po prostu kłamcy. What you don't like? To, czego nie lubicie. You find it hard to say? Nie potraficie powiedzieć. You don't want to upset anyone? Bo nikogo nie chcecie obrazić, żeby było przykro. You go to a place you don't want to go? Nie chcecie iść do miejsca, do którego które wam się nie podoba. You laugh over what is not funny. Śmiejecie się z czegoś, co wcale nie jest dla was zabawne. You say dobra, when it is not dobra. Mówicie, że dobrze, chociaż nie jest dobrze. Let me say this to you. Powiem wam. I have found a lot of families that are on the verge of destruction. Zauważyłem, że jest wiele rodzin, które są na takiej drodze zniszczenia. Because of this lies of the devil. Z powodu kłamstw diabła. Let me say this to you. I powiem wam. Your culture can be right. Może wasza kultura ma rację. And not truth. Ale nieprawda. And you can hold on to right. Możecie trzymać się tego prawa, but tej prawdy. What you give you life is truth. Ale tego prawa, tej tradycji, ale to, co da wam życie, I hope you're gonna to jest prawda. I hope you're gonna come to this conference. Mam nadzieję, że przyjdziecie na konferencję. And you're gonna hear about some sisters, about some women. I usłyszycie o kobietach. Case in point is Lady Hannah. Nawet o Hanie. Hannah who went to the church. O Hanie, która poszła do kościoła. And prayed. I modliła and się. And cried to God. I płakała przed Bogiem. And she wasn't feminine. I ona nie udawała. She wasn't there to do. Ona tam nie była tylko dlatego. I'm not good at shouting, tylko you know. Dlatego, że jest kobietką, więc sobie zapłacze. I'm not good at raising my hands, you know. Nie, ja nie umiem. I'm a quiet type. Góry podnosić. The reason why your family is bound. Powód, dla którego twoja rodzina jest w okowach. And in bondage. Jest związana. Is because you're not loose in prayer. Jest dlatego, że ty nie masz uwolnienia, nie masz takiego luzu w modlitwie, takiej wolności w modlitwie. Nazywasz to kulturą. But it's killing you. Ale to cię zabija. You're gonna come to this conference and receive the word of truth. Musisz przyjść na konferencję i przyjąć słowo prawdy. That will set you free. Która cię uwolni. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jezu. You need to come to this conference. Musisz przyjść na konferencję. What's your brother? I love you. Tell him to give you Papa Pig. Go. Am I not giving Papa Pig? Praise God. Papa Pig. Kids. So you need to come to this conference. Musisz przyjść na konferencję. And receive the word of truth. I przyjąć słowo prawdy. That will give you life. Które da ci życie. Yes, it's good to be emotional. Tak, można być emocjonalnym. But if you have to be emotional on a false foundation, that is destructive. Ale jeżeli musisz być
Jeżeli chcesz być emocjonalnym na fundamencie, który nie jest w stanie twardo stać, some of us rest to zbliża się zniszczenie. Some of us rest on our children on bunch of lies. Wielu z nas wychowuje dzieci na bazie kłamstw. You don't tell the children the truth. Nie mówimy dzieciom prawdy. You gotta come to this conference, you need it. Przyjdź na konferencję. Then also, I'm gonna give you this tip. I'm gonna hear more of those. Powiem wam coś, to tylko takie wskazówki, które będą. Women and men find it a challenge. The way we speak to our partners. Sposób, w jaki rozmawiasz ze swoim partnerem, z mężem, z żoną, is terrible. Jest okropny. Most women have problem with their wives. Most women have problem with their husband. Wiele kobiet ma problem ze swoim mężem. I don't know about you, but anyway, I'm just preaching. Most women have problem with their wives. Wiele kobiet ma problem, albo wielu mężów ma problem z żonami. And I can say this. I mogę powiedzieć. I got it from a preacher, but I'd love to share this with you. Usłyszałam to od pewnego głoszącego, ale chcę się z wami tym podzielić. In the sight of every man or woman, inside a man or woman, wewnątrz każdego mężczyzny lies i kobiety a king and a fool. Jest król i głupiec. And whoever you speak to will respond to you. I w zależności od tego, do kogo ty mówisz, to ta osoba ci odpowie. Let me say that again. Powtórzę to. In the life of every man and woman, w życiu każdego każdej kobiety i każdego mężczyzny is both a king and a fool. Jest zarówno król, jak i głupiec. And anyone you speak to will respond to you. I w zależności od tego, do kogo ty mówisz, to ta osoba ci odpowie. If you want to get more, come to this conference. Jeżeli chcesz więcej, przyjdź na konferencję. So these are the things that God is going to use to bless you as you come for this conference. Właśnie tym Bóg będzie błogosławił nas na tej konferencji. You are going to know your authority in life. Poznasz swój autorytet, jaki masz względem życia. That is, you can't compare the strength of women with that of a man. Women are powerful. Nie można porównać siły, mocy kobiety z mężczyzną. But devil kobiety throws, mają moc, ale devil throws emotions towards you. Wrzuca w kobiety just to emocje. Just to crush it. Po to, żeby właśnie tym unfortunately, niszczyć. Ale niestety. Emotion can never override principle. Emocje nigdy never. Nie będą ponad zasadami. I'm gonna say that again. Powtórzę to. Emotions can never override principles. Emocje nigdy nie będą ponad zasadami. You can be emotional all you want to. Możesz być mieć dużo emocji, być bardzo emocjonalny. The principle still stands. Ale zasady będą zasadami. You may not believe in gravity. Możesz nie wierzyć w grawitację. You may drink alcohol and get so emotional and get so high. Możesz upić się i być emocjonalnym. And say don't believe in gravity. I powiedzieć nie wierzysz w grawitację. But if you jump from a skyscraper. Ale gdybyś chciał skoczyć w takim stanie. When you come down, you're gonna know. To na dole dowiesz się, jak to jest that z tą gravity grawitacją. Is real. Uwierzysz w to, że grawitacja. These are the These are tidbits you're going to get in this conference. To są tylko takie takie zajawki, takie informacje, highlighty, które będzie na konferencji. Let me remind you. Przypomnę wam. A prophet in the Bible. Prorok w Biblii. In the time of great turbulence in the nation. W czasie kiedy były wielkie turbulencje w narodzie. Said, get him the women for prayer. Powiedział, przyprowadźcie kobiety na modlitwę. He called women for prayer. On wezwał kobiety na modlitwę. Listen to this, I believe. A ja wierzę. No woman, że nie ma takiego, rather no man, nie ma takiego mężczyzny, can break home quicker than a woman, który może zniszczyć, przełamać dom szybciej niż kobieta. For a house to break, żeby taki dom złamać, zniszczyć. The woman in the house must give her consent. Żeby tak się stało, to taka kobieta musi to zrobić. For a house to break. Musi się na to zgodzić. For a house to fall. Po to, żeby taki dom mógł upaść. For a house to break apart. Po to, żeby taki dom się rozłamał. A woman must give her consent. To taka kobieta musi to agree to. Yes. Zgodzić się na to. Means she has to play a big role. Ona musi odegrać w tym rolę, żeby tak było. 90% of the homes. 90% naszych domów are being held. Są trzymane
by women. Właśnie przez kobiety. You're gonna come to this conference. Przyjdź na konferencję. Your life is gonna be blessed. Będziesz błogosławiony. We're waiting for you. Czekamy na was. On Saturday and Sunday. W sobotę i w niedzielę. On number 32 Poligonowa Street. Poligonowa 32, Warszawa. On, if you go to the church wall, you're gonna see that. Mamy to na stronie Imago Dei, stronie facebookowej. You're gonna see that. I'm gonna share that on my wall as well. Informacja jest też na naszych ścianach. Now listen to this if you're watching this. Posłuchajcie, jeżeli oglądacie. Please, I want to encourage you to share this video. Chcę zachęcić was, żebyście dzielili się, udostępniali to wideo. I want to really encourage you to share to this video. Żebyście dzielili się tym. I want to encourage you to allow God to use you as a minister this moment. Żebyście byli takim usługującym w tej chwili. I want to encourage you to just click on the word share, on that word share there. Dzieląc się tym słowem z innymi. You can become an evangelist. W taki sposób stajesz się właśnie ewangelistą. Just by blessing somebody. Właśnie błogosławiąc kogoś. Let somebody go to your wall and see the word of God on it. Niechaj ktoś, kto jest może twoim znajomym. Hallelujah. Zobaczy na twojej ścianie facebookowej, że masz takie nagranie. Hallelujah. Niech odsłucha. Może jest tam zdanie, może jest tam słowo, które właśnie jej, takiej osobie jest teraz potrzebne. Amen. Amen. No time to give up. Nie ma czasu, żeby się poddawać. Not an option at all. Nie jest to w ogóle opcja. Hallelujah. Alleluja. We're gonna share with you a little song before we pray and go. Zanim się pożegnamy modlitwą, to jeszcze sobie zaśpiewamy. You deserve it. Amen. Zasługujesz, pamiętacie? Bo Pan zasługuje na nasze uwielbienie. Zasługuje na nasze ręce w górze. Zasługuje na nasze słowo. Za to wszystko, co dla nas zrobił. Naprawdę zrobił wiele. To, co dzisiaj mówiliśmy. Czy wiesz, jaka była cena? Ile to kosztowało? On zasługuje. On zasługuje. Będziemy śpiewać to na konferencji. Mm-hmm. Alleluja. We're gonna sing it on the conference. Yes, amen. Zasługujesz. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Yeah. My hallelujah belongs to you. You deserve. Ty zasługujesz, Panie. Ty zasługujesz. You deserve it. You deserve it. You deserve it. My hallelujah belongs to you. Thank you, Jesus. My hallelujah belongs to you. From the bottom of your heart, lift your voice. Znieś swój głos z głębi serca i powiedz mu, że to Alleluja należy do Ciebie, Panie. Moje Alleluja Twoim jest. Moje Alleluja dla Ciebie jest. Bo zasługujesz, Panie, na to. You deserve it. You deserve it. All of the glory belongs to you. 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 Everybody listen to me right here. You deserve it.
hallelujah. My hallelujah belongs. Moja hallelujah dla ciebie jest. My hallelujah belongs to you. Hallelujah belongs to you. Everything we have belongs to him. Wszystko co mamy należy do niego. Everything we have belongs wszystko, to him. Wszystko co mamy. He is our God. Wszystko co mamy należy do niego. He is our Lord. On jest naszym Panem he i is Bogiem. Our Savior. On jest naszym Zbawicielem. He is our identity. On jest naszą tożsamością. He is our identity. On jest naszą tożsamością. Devil doesn't fight us, he is fighting God. Diabeł nie walczy z nami, on walczy z Bogiem. Sickness is not fighting me, it's fighting God. Choroba nie walczy ze mną, choroba walczy z Bogiem. My boss is not fighting me, he is fighting mój God. Mój szef nie walczy ze mną, mój szef walczy my z Bogiem. My enemies are not fighting me, they are fighting God. Moi wrogowie nie walczą ze mną, walczą z Bogiem. My pain is not fighting me, it's fighting God. Mój ból nie walczy ze mną, walczy z Bogiem. Because I know who I am. Ja wiem kim ja jestem. The life that I have now. I życie, które mam teraz. It's no longer mine. Nie jest już moje. But that of our Lord Jesus Christ. Ale Jezusa Chrystusa. Who gave himself a ransom for me. Który oddał swoje za mnie. Hallelujah. Hallelujah. I know who I am. Ja wiem kim ja jestem. I know who I am. Wiem kim ja jestem. I know my identity. Znam swoją tożsamość. I'm a child of God. Jestem dzieckiem Bożym. I'm an image of Christ here on earth. Jestem obliczem Boga tu na ziemi. I am an ambassador of heaven. Jestem ambasadorem nieba. Hallelujah. Hallelujah. My joy. Moja radość. My peace. Mój pokój. My prosperity. Mój dobrobyt. My confidence. Moja pewność. It's not dependent on this planet. Nie zależą od niczego na tej planecie. Not even this cosmos. Nie zależą od niczego nawet because z kosmosu. Because I know who I am. Bo ja wiem kim I'm jestem. I'm an ambassador of heaven. Jestem ambasadorem I'm nieba. I'm an ambassador of heaven. Jestem ambasadorem nieba. The economy of the world does not affect me. You better believe it. Ekonomia tego świata I know who I am. Mnie, bo ja wiem kim jestem. I know who I am. Ja wiem kim jestem. I know who I am. Ja wiem kim jestem. Make no doubt about I know who I am. Nie miej w to wątpliwości. No your wiem, approval. Kim jestem. I appreciate you. Ja doceniam. I like you. Lubię. But I know who I am. Ale ja wiem kim ja hallelujah. Jestem. Hallelujah. Thank you God. Dziękuję ci. Do you know who you are? Czy ty wiesz kim now jesteś? Now let's share this song together. All I require for life, God has given me. I know who I am. Wiem kim jestem. We are the chosen generation, called forth to show His excellence. Po to aby pokazać Jego chwałę, Jego wspaniałość. Bóg dał mi to życie. I know who God says I am. Ja wiem, co Bóg mówi o mnie. O tym wiem, że jestem. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I am. I know who I am. I need you. Wiesz, kim jesteś. I'm working in miracles. Wiesz, kim jesteś. I'm living life of favor. I know who I am. Wiesz, kim jesteś. I live a life of favor. I know who I am. Ja wiem kim jestem. Ja wiem kim jestem. Ja wiem kim jestem. Ja wiem kim jestem. We are the chosen God. We are the chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who we are the chosen generation. Called for to show His excellence. Ja wiem, kim ja jestem.
I'm walking in miracle. Ja chodzę w mocy. I live a life of favor. Chodzę w Bożej mocy, bo wiem, kim jestem. Chodzimy w Bożej mocy, bo wiemy, kim jesteśmy. Aleluja. 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 See His glory. Aleluja. I know who. Listen to this. To me, I'm a wonder. I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory. You have to translate that. It says, take a look at me. I'm a wonder. Te słowa mówią, popatrz na mnie, możesz się zdziwić. It doesn't matter what you see now. Nieważne jest, co ty teraz widzisz. But if you have spiritual eyes, you see God's glory in my life. Ale jeżeli masz duchowe oczy, to zobaczysz Bożą chwałę w mojej życiu. It doesn't matter what you're going through. Nieważne, przez co przechodzisz. See His glory. Zobacz Jego chwałę. See His glory. Zobacz Jego chwałę. God said to Abraham, look up. Bóg powiedział do Abrahama, spójrz. As much as you can see. Tyle, ile możesz zobaczyć. You can have. Możesz mieć. What is it that you see? Alleluja. What do you see? Co ty widzisz? What do you see? Co ty widzisz? What do you see? Co ty widzisz? Now don't let my wife, don't let our physical looks fool you. Niech cię wygląd fizyczny nie ogłupia. We've come a long way speaking this way. Bo my przeszliśmy też bardzo wiele. We've come a long way speaking like this. Przez wiele przeszliśmy i zawsze to mówiliśmy. It has nothing to do with what we have. I to nie ma nic wspólnego z tym, co mamy. It is an identity thing. To jest kwestia tożsamości. It is not about what you do. Nieważne jest, co robisz. It's an identity thing. Chodzi o to, kim jesteś? Hey! Jaką masz tożsamość? I'm gonna say something before I leave. Jaką masz tożsamość? John 3:16. Before we go. John 3:16. Hallelujah. You guys just press the button in me now to preach. Hallelujah. Don't start. I'm not gonna make it long, but John 3:16 is gonna be short. I promise you. Jana 3:16. Malik, this is gonna bless you. On nie ma końca. Mele kabro sata lelebo sata, because I have a lot of water on the inside of me. Latego. Hey, my libro la casanta de la bosenteri. Bo Bóg tak umiłował świat, Jana 3:16, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. I'm singing, John 3:16. Amen. Aha, really? You better try to sing it in the church. Amen. Jana 3:16, właśnie zaśpiewałam. Znacie to? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nicodemus, just translate, Nicodemus said to Jesus. John 3:16. Aha, aha. Forgot all of the word. It's Jesus powiedział do Nikodema. Says, for God so loved the world. Bo Bóg tak ukochał świat. That He gave His begotten Son. Że dał swego jednorodzonego Syna. Nicodemus said to Jesus. Nikodem powiedział do Jezusa. Will a man go back into the mother's womb? Czy człowiek może wejść z powrotem do łona matki? Before he talked about, before he began to mention about being born again. Zanim jeszcze wspomniał o byciu nowonarodzonym. Nikodem. Was thinking about works. Myślał, że to jest kwestia jakiegoś czego, żeby kwestia jakiegoś działania, że musi coś zrobić. And Jesus started talking to me about an identity. A Jezus zaczął do niego mówić o tożsamości. Malika prosata la kabus. Your identity cannot be You see, you can't oppose your identity. Widzisz, nie możesz przeciwstawić się swojej tożsamości. Two things here. Dwie rzeczy. If you're born again, jeżeli jesteś nowonarodzony, and you're still struggling, i nadal się zmagasz, you don't understand your identity. To znaczy, że nie rozumiesz, nie pojąłeś, czym jest tożsamość. Oh, you're not born again at all. Albo tak naprawdę nie jesteś nowonarodzony. If you watch movies, kiedy oglądasz jakiś film, where virus or demon possess people, kiedy jakiś wirus przejmuje człowieka, it controls them totally, emotionally and everything. To taki wirus
zaczyna kontrolować taką osobą i emocjonalnie, i spotka w każdej sferze. They become what is called a zombie. I taka osoba staje się takim jakby zombie. Because they're being controlled by whatever lives in them. Dlatego, że to, co ich posiadło, czyli taki wirus, zaczyna ich kontrolować. When Jesus dwells inside of you, kiedy Jezus przebywa w tobie, when the power that created the universe dwells on the inside of you, kiedy ta moc, która stworzyła cały świat, przebywa w tobie, it will control you. To cię przejmuje. It will control you. Zaczyna cię kontrolować. It becomes your identity. Stajesz się twoją tożsamością. Now the law is given to those who are slaves. Prawo jest dane tym, którzy są niewolnikami. A prince is born into the family. Książę jest zrodzony w rodzinie. A prince doesn't need the law. Książę nie potrzebuje prawa. When you are born again, kiedy ty jesteś nowonarodzony, you are born into the kingdom of God. To jesteś zrodzony w królestwie. You are law unto yourself. Jesteś panem dla siebie. Your lifestyle becomes the law. Twój styl życia staje się prawem. Just like St. Paul said. Tak jak Paweł powiedział. You become a walking epistle, a walking word of God. Stajesz się epizodem Bożym, stajesz się takim chodzącym elementem Bożym. When people look at you, kiedy ludzie patrzą your na ciebie, words, to twoje słowa, even your smile, nawet twój uśmiech, your lifestyle, twój styl życia, even your silence, nawet twoje milczenie, will express God's word. Wyrażają Boże słowa. Because it's your identity. Z powodu twojej tożsamości. If I begin to say to you now, na kekimer, you can't say that is a Polish word. Gdybym ja ci powiedział na kekimer, that is just an Igbo word. Nie powiesz mi, że to są polskie słowa. To jest język Igbo. It's an Igbo word that says how are you. I zwrot ten oznacza jak się masz. So that is just my, that's just an identity thing. To jest kwestia, element tożsamości. So if you are Polish, jeżeli jesteś Polakiem, and you are born Polish, urodzonym jako Polak, and you live in a Polish environment and family, który żyje w polskim środowisku, w polskiej rodzinie, Polish language becomes your natural, it becomes your identity. Język polski jest elementem twojej tożsamości. It's natural with you. Jest elementem takim naturalnym. When you are born again, kiedy jesteś nowonarodzony, when you are really born again, prawdziwie and Christ dwells in you, i Chrystus przebywa there w tobie, is life on the inside of you that no man can deny. To masz w sobie takie życie, którego człowiek nie może się wyprzeć. Now people can accuse you. Ludzie mogliby cię oskarżyć. They can lie on you. Mogliby kłamać. But they know in their spirit that you have God. Ale w duchu będą wiedzieć, że masz Boga. May you receive grace to walk in your identity right now. Przyjmij łaskę, abyś mógł kroczyć w tożsamości. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. May you receive the grace to walk. Przyjmij łaskę, abyś mógł chodzić w tożsamości. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. As you walk in your identity. I kiedy będziesz chodzić w tej tożsamości. There are things that will never touch you. To są takie rzeczy, które nigdy do ciebie nie przyjdą. Father, we thank you. Ojcze, dziękujemy tobie. For the grace to minister your word. Za łaskę dzielenia się twoim słowem. Your grace has enabled us to touch the life of your children tonight. Twoja łaska, Panie, pozwoliła nam dzisiaj głosić twoim dzieciom. We thank you for your mercy. Dziękujemy, Panie, za twoje miłosierdzie. We thank you for your grace over the life of those that watch this video. Dziękujemy ci, Panie, za łaskę w życiu tych, którzy oglądali to słowo. Father, in agreement I decree and I declare. Boże Ojcze, w zgodzie ja deklaruję i ogłaszam, that every word they receive tonight, że każde słowo, które przyjęli tego wieczoru, must yield fruit, wyda owoce. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. The words you receive tonight, te słowa, które przyjęliście dzisiaj, will never leave you empty. Nie opuszczą cię pustymi. You watch. Zobaczysz. These words are going to speak in your favor. Te słowa będą przemawiać. In the name of Jesus. W przychylności dla ciebie w imieniu Jezusa. Thank you, Mary God. Dziękuję ci, potężny Boże. Brahma la kabo shantali zinta lil brosa kaliza taye.
Mahala ba santali kembro laki jati. Mahala bo shantali bro malaka ba shente. Lika la brashaka la kasete. God wants me to tell this to somebody watching. Bóg chce, żebym powiedział komuś, kto ogląda teraz to słowo. Whatever is going to last a long time. Whatever has an eternal value. Wszystko, cokolwiek, co ma wartość taką wieczną, taką żywotną. Needs a strong foundation. Potrzebuje silnego fundamentu. Whatever that has an eternal value. Wszystko, co ma wieczną wartość. Needs a strong foundation. Potrzebuje silnego fundamentu. What God wants to do in your life. To, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. And in your family. W twojej rodzinie. Has an eternal value. Ma wieczną wartość. God wants to give you malekibus. God wants to give you a blessing you can transfer. Bóg chce dać ci błogosławieństwo, które będziesz mógł przekazać dalej. To your children and children's children. Swoim dzieciom i dzieciom swoich dzieci. And that is why the enemy is fighting you. I właśnie dlatego ten wróg tak silnie z tobą walczy. But listen to this. Ale posłuchaj. He that started a good work in your life is able to perfect it. Ten, który zaczął dobre dzieło w twoim życiu, jest w stanie je kończyć. Jesteś błogosławiony. You are blessed. 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 Jesteś błogosławiony. You are blessed in the name of Jesus. Jesteś błogosławiony w imieniu Jezusa. Amen. Amen. And amen. Amen. Listen, God bless you for watching us tonight. Niech Bóg wam błogosławi za to nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. It's a pleasure to serve. Modlitwę. Przyjemnością jest. It is a humbling experience for me to serve. Służyć wam, dla mnie jest to wielkie, pokorne dzieło, które Bóg czyni przeze mnie. Hallelujah. Alleluja. We are praying for you. Modlimy się za was. If you need any special prayer, you can always inbox me or inbox my wife. Jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej indywidualnej modlitwy, macie prywatną intencję, zawsze możecie napisać bezpośrednio do pastora czy do mnie. So don't forget the conference coming up on the 23rd, 24th of March, czyli za tydzień. On Saturday is starts 3:30 to 6, sobotę, very short one but quick and powerful. 15:30, być może tak skończymy koło godziny 6. I want to ask all of you in the church to come start to pray over this conference. Chciałbym prosić, żebyśmy my wszyscy z naszej społeczności, abyśmy modlili się, mieli w pamięci tę konferencję. For those that are going to come to be blessed. Aby ci, którzy przyjdą, byli błogosławieni. That even the thought of coming to us, let them begin to receive their blessings. Aby na samą myśl tego, że chcą przyjść, byli błogosławieni. So you come expectant. Przyjdźmy i miejmy oczekiwania. For God has some word for you. Dlatego, że Bóg ma słowo. And your life will never be the same. I życie wasze już nie będzie takie. So it's Pastor James somewhere from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Pastor James z Warszawy, gdzie Jezus żyje. And that's my żona. Updateowana. Updated. Updated while I'm. I updateowana żona. Amen. God bless you. Wyżej. Amen. Please let me share this video. Udostępniajcie, dzielcie się. Share the video. Bless somebody. Błogosławcie innych. Be an evangelist for Christ. Ewangelistą dla Chrystusa. Touch your heart. Dotykajcie serca. That's a great joy in heaven. Bo jest wielka radość w niebie. Over one soul that repents. Z powodu jednej duszy, która wraca do God can use your just clicking share. I przez to właśnie kliknięcie. That some of your friends can watch this video. To dotknie właśnie takiej osoby. And you could have saved some. You would have saved the soul. God bless you. Dzięki tobie taka dusza będzie zbawiona. Bye, I'm looking forward to seeing you. Chwalmy Pana i do zobaczenia. Amen. Amen. Thank you, Agnieszka. Serduszka.